Marcin Wrona to znany i ceniony dziennikarz, który szybko stał się jedną z najbardziej znanych twarzy telewizji TVN. Reporter dał się poznać widzom głównie jako korespondent ze Stanów Zjednoczonych. 55, latek na co dzień mieszka w okolicach Waszyngtonu, dzięki czemu jest na bieżąco z tym, co dzieje się za oceanem. Chociaż zwykle gwiazdor faktów dba o swoją prywatność niechętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia i skupia się przede wszystkim na sprawach zawodowych. To ostatnio postanowił zrobić wyjątek. Aktualnie dziennikarz przebywa w kraju. Niedawno opublikował w sieci zdjęcie z Krakowa, które podpisał wymownym komentarzem: To jest moje miasto. Tak było, tak jest i tak będzie. Wyjaśnił niestety pobytu do ojczyzny Marcin Wrona nie może zaliczyć do szczególnie udanych. Okazało się bowiem, że zaledwie kilka dni później korespondent trafił do szpitala. Na jego instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie, na którym widać kolano dziennikarza unieruchomione usztywniaczem. Jakby tego było mało, 55, latek zdradził, że za jakiś czas będzie musiał poddać się operacji nogi. Robocop, a za pół roku krojenie kolana, dodał z dystansem. Co sprawiło, że gwiazdor stacji zwiertniczej doznał tak poważnej kontuzji. Powód może wydawać się mało oczywisty. Dlatego też reporter zaapelował do internautów, by nie powtórzyli jego błędów. Proszę walczyć z nadwagą slash otyłością. Moja otyłość doprowadziła do rozwalenia kolana i innych przykrych konsekwencji. Zdradził Marcin Wrona. Pozostaje życzyć dziennikarzowi dużo bardziej udanej drugiej części wakacji i szybkiego powrotu do pełnej formy. Zobacz też. Agata Passent odchodzi z TVN. Ma dostać autorski program w telewizji polskiej: Duże zmiany w TVN. Przemysław Klima wkrótce pojawi się u boku. Magdy gessler Nowa twarz w szkle kontaktowym. Kim jest Aleksandra Przegalińska. Marcin Wrona ostatnio postanowił zrobić wyjątek. To jest moje miasto. Tak było, tak jest i tak będzie zaledwie kilka dni później korespondent trafił do szpitala. Kolano dziennikarza unieruchomiony usztywniaczem. Robocop, a za pół roku krojenie kolana nie powtórzyli jego błędów. Moja otyłość doprowadziła do rozwalenia kolana i innych przykrych konsekwencji. Zobacz też, Agata Passent odchodzi z TVN. Ma dostać autorski program w telewizji polskiej Duże Zmiany w TVN. Przemysław Klima wkrótce pojawi się u boku. Magdy Gessler nowa twarz w szkle kontaktowym. Kim jest Aleksandra Przegalińska?